brud, smród, śmieci i alkohol. Taka wizytówka miasta Zamościa za czasów panowania Andrzeja Wnuka. Szanowni Państwo, na kanale Życie od Nowa, na kanale Zamość od Nowa relacjonujemy, pokazujemy, jak wygląda Zamość. Niestety, przykro, ale trzeba to pokazywać, bo może to zmobilizuje co niektórych do zadbania o porządek i bezpieczeństwo w mieście Zamościu. A znajdujemy się przy ratuszu, gdzie urzęduje, tu gdzie palcem pokazuje, Andrzej Wnuk, wielki prezydent miasta Zamościa, u którego dzisiaj byliśmy, no i który sam powiedział, to se nagrywajcie, żeby iść nagrywać, to my nagrywamy, filmujemy i dokumentujemy, proszę Państwa. A dokumentujemy to, że jak było, tak jest, brudno, są śmieci, tak jak widzimy. I czy to jest wizytówka miasta Zamościa? No myślę, chyba raczej nie. Nie ma chętnego chyba tutaj nikogo do sprzątnięcia, do ogarnięcia. Tak to wygląda. O zapachu nie powiem, bo może to i dobrze, że żadna z kamer na świecie jeszcze zapachu nie transmituje, bo nie jest to nic miłego, nic fajnego. Tutaj widzimy pojazdy ciężarowe. Cały dzień tutaj wjeżdżały te ciężarówki tam i z powrotem. Między innymi takie efekty są później takich jazd, że jest niszczony tutaj rynek wielki w Zamościu, proszę Państwa. My nie tak daleko stąd tam robiliśmy nagrania i widzieliśmy już w kilku miejscach, jak po prostu ta płyta rynku wielkiego nie wytrzymała i się załamała, poniszczyła. Myślę, że korzystając z tego, że transmisja jest nadawana teraz na żywo, to myślę, że warto Państwu pokazać, jak to wygląda. Proszę Państwa, tutaj niestety na rynku wielkim w Zamościu, prócz potężnej sprzedaży alkoholu, to też się właśnie tutaj organizuje huczne imprezy. Bardzo to się nie podoba mieszkańcom. Mieszkańcy są niezadowoleni, bo to jest kłopotliwe, to jest denerwujące, to jest stresujące. Okej, tutaj już tam macha jakiś tam machacz, no i pokazuje, żeby opuścić. Dobra, okej, nie ma sprawy. My tutaj nie będziemy wchodzili w żaden konflikt, no ale w każdym razie było otwarte, więc weszliśmy. Dobranoc. W każdym razie tak to wygląda, proszę Państwa, aby tutaj dać prawdzie przekaz, prawdzie jak to wygląda, tak to wygląda. O, jest zamknięte, czyli nie wchodzimy, nie przeszkadzamy. No i super. Szanowni Państwo, widok przykry, smutny, cierpią na tym zabytki miasta Zamościa. Przepiękne zabytki, tak zwane te podcienia, te arkady takie słynne zamojskie, to proszę Państwa, widać jak to wygląda, pozostawiane różnej maści parasolkami, większymi, mniejszymi, i jest tak jak jest. Szanowni Państwo, prawda, cała prawda i tylko prawda, a nie ma większej prawdy od obiektywu kamery, a obiektyw kamery właśnie pokazuje to, co pokazuje, że nie jest dobrze, że się źle dzieje w mieście Zamościu, no i po prostu tak jest. Tutaj nieopodal, podejdę kawałeczek, nieopodal jest taka słynna Aleja Gwiazd, osób zasłużonych. Tutaj miasto Zamość, władze miasta Zamościa skopiowały, zainwestowały w taki pomysł, żeby też się znalazły takie tablice, które zaraz pokażę, upamiętniające, wychwalające miasto Zamość, ale proszę, w międzyczasie zobaczymy, co widzimy. Poniszczony rynek wielki w Zamościu. Tak to wygląda. Dotrzymując słowa, idziemy dalej. Proszę Państwa, ja tutaj nie będę twarzy pokazywał, dlatego będą to takie ujęcia z innego poziomu, ale wchodzimy dokładnie tutaj jedną ulicę właśnie Starego Miasta i wchodzimy w tą tak zwaną słynną Aleję Gwiazd, gdzie jest, proszę Państwa, gdzie jest co? A jest to, że jest śmietnik. Mało kto by chciał z tych ludzi, z tych znanych postaci, które tutaj zaraz Państwu przedstawię, by były reprezentowane i dekorowane śmieciami, ale nawet i alkoholem, bo w Zamościu alkoholu ci u nas dostatek, między innymi takie śmieci. Czy to są śmieci? My to filmowaliśmy, my to dokumentowaliśmy. To już chyba tutaj przymarzło, to już tutaj zostało. Jedno pytanie. Proszę Państwa, czy na przykład pan Jan Machulski życzyłby sobie, żeby to tak było? Myślę, raczej nie. Na kanale Życie od Nowa, na kanale Zamość od Nowa my to pokazujemy, my to filmujemy, my to dokumentujemy, bo proszę Państwa, chodzi o dobro społeczne. To nie może być tak, że
osoby tutaj znane nazwiska są w jakiś sposób nieszanowane, ale co jest pokazane, proszę zobaczyć, Aleja Sław. I co czytamy? Honoruje ludzi kultury, nauki i sztuki zasłużonych dla miasta Zamościa. Czym? Alkoholem. Proszę Państwa, zobaczcie, to jest taka jedno z wielu pozostałości imprez alkoholowych tutaj w Zamościu. Tak to wygląda. To jest Aleja właśnie Sław w Zamościu, proszę Państwa. Co dodać, co ująć? Powiem to tylko tyle. Nie ma lepszego komentarza od komentarza, jaki tutaj nam pokazuje, oferuje kamera, obiektyw kamery. A ja, moja mina to jest taka. Pytanie jedno się nasuwa. O co chodzi, proszę Państwa, tutaj z tym takim parawanem? To zasłonięce, to jest promowane. Tu są ludzkie twarze, znajomi, ach i o. Ale tak naprawdę o co chodzi? Czy nie chodzi czasami o to, by coś schować, by coś zasłonić? Bo tych śmieci, tego alkoholu, tych butelek, tego badziewia tutaj całego, to już nie da rady schować. Tutaj były telewizje, tutaj byli dziennikarze, to też relacjonowali. Ale my pójdziemy dalej, my włożymy, my zaglądniemy tutaj, co tu jest. Proszę Państwa, widzimy, to jakaś petownia. Tu jakaś chyba jest petownia. Nie wiem, czy to kamera dobrze pokaże, ale proszę zobaczyć, tutaj tam na tej ściany dosłownie chleb taki Saigon, bo inaczej nie można się napić alkoholu. Musi być taka otoczka takiego chlebu z Saigonu, tak jak nasze kamery pokazują. Szanowni Państwo, nieopodal widzimy pomnik Jana Zamojskiego. Dokładnie 19 sierpnia o godzinie 17 pod tym pomnikiem się spotykamy i tam mówimy i tam pozdrawiam fanów, witam. Tam się spotykamy, tam będziemy mówić wprost. Tak, to ja, Tadeusz Kasprzak, dokonam tego, że pozbędziemy się tego wynalazku wnukowego. Koniec. My dzisiaj byliśmy u prezydenta miasta Zamościa, wnuka. Co zrobił, jak się zachował, to chyba wiadomo, ale zobaczcie sobie na kanale Życie od Nowa i oraz serię filmów, która będzie publikowana na dniach, jak to wygląda. Do zobaczenia, do usłyszenia. W Waszej sprawie zawsze chętnie do pomocy i pamiętajcie, za darmo chętnie pomożemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrowienia. Trzymajcie się. Hej.